W kwietniu tego roku przy okazji premiery gry Sekiro rozgorzała dyskusja na temat poziomu trudności w grach. Dziś praktycznie każdy nowy tytuł bierze cię delikatnie za dłoń i prowadzi przez kolorowy, informatywny tutorial. Jest jednak taki gatunek, w którym gra nie powstała po to, żeby cię zabawiać. Ta w pierwszych twoich chwilach brutalnie cię zamorduje, znieważy zwłoki, zedrze ci twarz, robiąc sobie maskę, którą będzie później nosić na dupie. Dziennikarze padli ofiarą takiej właśnie zbrodni, gdy Sekiro zrobiło sobie z nich sznurki na mokre pranie. Oczywiście żurnaliści poruszyli temat nie we własnym interesie, bo przecież dziennikarz gamingowy powinien sobie w grach jakoś radzić. Oni mieli na uwadze dobro tych, którzy zainteresowani są historią, a także niepełnosprawnych graczy, dla których ukończenie gry przy takich wymaganiach jest praktycznie niemożliwe. Drodzy dziennikarze, w każdej grze jest taki przycisk, nazywa się credits. Klikacie i macie napisy końcowe. A co do przygody, na sieci jest wielu dobrych streamerów, wystarczy wejść i przeklikać sobie wszystkie wątki fabularne. Poziom trudności to rozmowa na dłuższy film, który w końcu zrobię. Jednak to, jak trudna jest gra, ma ogromny wpływ na jej charakter i gdy przesuniemy pasek w kierunku łatwego poziomu, może okazać się, że otrzymujemy zupełnie inny produkt. Jedi Fallen Order widać przychyliło się do postulatów gamingowych mediów, bo klikając w nową grę mamy do wyboru poziom bardzo trudny, trudny, a także dwa tryby dla dziennikarzy. Jednak aby nie pozostawiać niedomówień, najwyższy poziom dla każdego bez przygotowania jest masochizmem w czystej postaci. Gdy na miejscu Jedi AI pomiędzy atakami robię sobie przerwy na kilka wdechów, podziwiając architekturę miejsca, w którym przyszło wam walczyć, to na wielkim mistrzu przeciwnik zatrzymuje się dopiero, gdy na ekranie widzisz napis odrodzenie. Okazjonalnie tylko zrobi szybki przystanek, żeby złapać cię w pułapkę leczenia, by szybkim atakiem wyzerować ci HP-ki. Ale zacznijmy od początku. Jedi Fallen Order to platformowy hack and slasher, w którym fabuła dla własnego dobra trzyma się z tyłu. Zamiast amnezji naszego bohatera dopadła mocowa impotencja i przez to nie jest w stanie korzystać ze wszystkich mocy. Choć mówiąc szczerze, nawet po odblokowaniu wszystkiego tych zdolności nie ma zbyt wiele. Towarzyszy nam kobieta, która też kiedyś była Jedi tak jak my, ale już nie jest. Pierwsze co popatrzyłem, czy ma całe kolana, ale przy kolejnej rozmowie wytłumaczyła, że sama odcięła się od mocy. Poza nią towarzyszy nam jeszcze kapitan Pająk, który będzie nam robił uszczypliwe komentarze, bo każda drużyna potrzebuje kogoś takiego. Szukamy holokronu, na którym znajdują się dane dzieciaków, które są obdarzone mocą. Ten, kto go stworzył, musiał być przekonany, że to wspaniały pomysł. Historia zbudowana jest wokół rozkazu 66, więc na odstrzał idzie każdy, kto nie jest Sithem. Po drodze spotkamy Saw Gerrera, przywódcę rebeliantów. To przyjemny akcent nawiązujący do Rogue One, ale też nie jedyny. Fabuły jest akurat tyle, abyśmy nie mieli poczucia, że machamy mieczem bez powodu. Fani Kotora pewnie się zmartwią, bo przydałby się kolejny wielki tytuł z gatunku RPG. Na BioWare nie ma już co liczyć, ale może outsourcują zadanie do Obsidiana albo Larian Studios. W Fallen Order jedyny istotny wybór to, czy chcemy przeciwnika ciąć mieczem podwójnym czy standardowym. Kilka razy zdarzy się, że gra pozwala nam zdecydować, którą z dwóch opcji dialogowych wypowie bohater, ale nie mają absolutnie żadnego wpływu na przebieg, a tym bardziej na zakończenie rozgrywki. Nie wspomniałem jeszcze o najciekawszym towarzyszu. DB-1 to uroczy robocik, który mimo że porozumiewa się pipczeniem i plumknięciami, ma swoją istotną rolę w fabule. Trudno nie lubić tego słodziaka, szczególnie że pełni rolę również szwajcarskiego noża. DB-1 posiada pełen zestaw narzędzi Łotra. W Fallen Order te umiejętności zostały wycięte z głównej postaci i zamknięte w małym robotycznym zwierzaku. Wydawcą jest Electronic Arts, coś musiało zostać z czegoś wycięte. Grunt, że nie musimy za to dodatkowo płacić. Upgrade'y dla Kala i DB-1 zamknięte są za postępem fabuły, a także rozrzucone po mapie w sekretnych miejscach. I tutaj zderzymy się z pierwszym problemem, bo choć świat wygląda pięknie, to podczas rozgrywki będziemy często przypominać psa, który znalazł swoją ulubioną nogę od stołu, notorycznie ocierając się o niewidoczne ściany. Kal jest bardzo zwinny, szczególnie w późniejszym etapie gry. I gdy idąc główną ścieżką nie ma żadnych problemów w przeskakiwaniu przez dwumetrowe przepaści, to przy szukaniu sekretów często łapiemy się na tym, że nie potrafi wskoczyć na skrzynię sięgającą mu do kolan. Platformowe ścieżki i zagadki wydają się dość sztuczne. Gra nawet nie próbuje udawać, że ze ścian czy lin korzystasz przy okazji. Ten efekt tym bardziej się pogłębia, gdy za niewidzialną ścianą lub przepaścią znajduje się sekcja, która jest dużo ciekawsza od tego, co musisz robić, by ukończyć grę. Jedi Fallen Order jest w pełni świadomy tych ładnych i ciekawych elementów i mimo że nie pozwalało mi tam pójść, to bardzo chętnie blokowało mi kamerę, zmuszając do patrzenia w tym jednym konkretnym kierunku. Nie miało znaczenia, że szedłem akurat w inną stronę, wspinałem się albo znajdowałem się o krok od przepaści. O ile rozumiem, dlaczego poziomy zostały przygotowane w formie parku rozrywki, to uważam, że deweloperzy mocno przegięli ze zjeżdżalniami. Płaciłem za to, a w efekcie dostałem to. Na Kashyyyk miałem wrażenie, że ktoś mi podmienił Star Warsy na kolejny epizod Jumanji. W dodatku, kiedy ktoś ci obiecuje wyprawę w klimacie Jedi, ostatnie czego się spodziewasz to walka z pająkami i ogromnym ślimakiem. W grze jest też sporo błędów i choć premiera nie była tak zła jak z Red Dead Redemption 2, to klucze są widoczne i pokazują, że gra mogłaby odczekać jeszcze z miesiąc czy dwa w stajni. U mnie bohater i przeciwnicy lądowali w teksturach, z kolei polski interfejs rozjeżdżał się w taki sposób, że opcje czasem uciekały przed kursorem. Choć początkowo w zapowiedziach słyszałem, że to my decydujemy, na jaką planetę chcemy się udać, to niestety jest to tylko półprawdy, bo zwykle podejmujemy wybór po tym, jak gra nam powie, na co mamy się zdecydować. Jest sporo backtrackingu, nie ma szybkiej podróży i nawet pomimo odblokowanych skrótów będzie sporo chodzenia. Sekrety i części map są również poblokowane fabułą i odpowiednimi skillami, trochę jak w Prey, więc swoboda jest, ale odczuwalnie ograniczona. A i nie wiem dlaczego, ale za każdym razem, gdy wybieramy miejsce lotu, gra pozwala nam usiąść w kokpicie dopiero przed samym lądowaniem. W lotnictwie o pasażera
barach, czyli w sumie zajmowanych miejscach siedzących, mówi się w kontekście dusz, więc może dlatego chłopakowi deweloperzy nie pozwalają usiąść wcześniej, ale przynajmniej mogli zostawić otwierany właz do ładowni. Poza robieniem kilometrów na piechotę oczywiście będzie też pełno walki, głównie dlatego, że punkty zapisu, które w grze nazywane są miejscami medytacji, po odnowieniu naszego zdrowia zrespawnują wszystkich przeciwników. I fakt, że nie wszystkie animacje są idealne, hitboxy są dziwnie ustawione, a finishery bardzo szybko zaczynają się powtarzać, to walka jest zdecydowanie najprzyjemniejszym elementem tej gry. Choć do swojej dyspozycji mamy zaledwie kilka prostych sztuczek Jedi, to złapanie rakiety w powietrzu i ciśnięcie nią z powrotem w przeciwników nigdy się nie nudzi. Gra pozwala ukończyć przygodę klikając losowe przyciski, ale wynagradza gracza, który wie co robi. Nawet na najwyższym poziomie rozwoju bohater zginie od zaledwie kilku ciosów, dlatego jakiś poziom uczenia się gry zawsze jest wymagany. Wciskając blok lub unik w odpowiednim momencie pozwala na szybką ripostę, unikając całkowicie obrażeń. Walka nabiera lepszego tempa i wygląda mniej chaotycznie. Wspominałem, że nie podoba mi się Kashyyyk, ale znajduje się tam zdecydowanie najlepszy boss w całej grze. Walka z dziewiątą siostrą na najwyższym poziomie trudności zajęła mi lekko ponad 2 godziny. To tak jakby ktoś się pytał, dlaczego nie prowadzę streamów, ale w całym tym czasie nie pojawił się u mnie nawet cień frustracji. Z każdym kolejnym zgonem nabierałem pewności w walce i odkrywałem kolejne ruchy, które pozwalały mi na zachowanie pełni zdrowia przez dłuższy czas. Sama walka jest również bardzo filmowa i tylko dla tego momentu zdecydowanie warto było przemęczyć się przez całą planetę. Warto jeszcze dodać, że podczas niezliczonej liczby zgonów tracimy również całe doświadczenie, które nie zostało zamienione w punkt umiejętności. Przeciwnik, który nas zabił, będzie świecić się na złoto. Takiej postaci wystarczy zadać obrażenia, nie trzeba jej zabijać, żeby odzyskać stracone pedeki. Na bossach czasem to pozwala bez konsekwencji zbić im pasek bloku, bo po udanym trafieniu odzyskujemy także utracone zdrowie. Jedi Fallen Order nie jest świetną grą, ale też nie jest grą złą. Powinna zadowolić masochistycznych miłośników tego gatunku, a także fanów Gwiezdnych Wojen. Fabułę można ukończyć od 15 do 20 godzin, z kolei zrobienie wszystkiego na 100% zajmie około 30. To gra, która z chęcią wykorzysta każdą minutę na znęcaniu się nad tobą, ale nie nadużyje twojej gościnności, bo sama wie, kiedy odprowadzić się do wyjścia. Miło też zobaczyć grę, w której można zdobywać kosmetiksy dla bohatera oraz nowe malowania dla statku i robocika, bez konieczności sięgania do portfela. I tym samym uważam, że Jedi Fallen Order uczciwie pracuje na swoją cenę, a na pewno będzie wart zgarnięcia podczas świątecznej promocji. I to tyle z moich wrażeń, mówił Shifter z Ogrysków. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów ode mnie, kliknij w czerwony przycisk z napisem subskrybuj. Ostatnio jest bardzo samotny i przyda mu się trochę uwagi. Jeśli podobał ci się ten odcinek, zostaw lajka z kciukiem w górę. Podobno lajki z kciukiem w dół YouTube zarezerwował dla mieszkańców południowej półkuli. I pamiętaj, mówmy głośno, jak chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać.